słoneczko, moi drodzy, mamy kolejny dzień, a ja jestem już ubrana znowu na czarno, tak się złożyło. Pod spodem mam taki strój w panterkę, ponieważ jedziemy na plażę, ale najpierw dotąpiemy go na pewno po jakąś wodę albo coś takiego. Ja tutaj mam ciuchy na przebranie w tej torebeczce, Fizek piszczy, wezmę tą czapeczkę, a ja wysyłam tam film dla was, bo on się tutaj jednak trochę długo wysyła. I jestem niepomalowana, więc... Słuchajcie, ja nie zjadłam dzisiaj śniadania i wziąłam sobie loda, żeby zjeść cokolwiek. Moi drodzy, przyjechaliśmy na plażę, która się nazywa Lampedusa. Lamputita, Lampucera. A więc jesteśmy. Ja pomalowałam sobie rzęski w samochodzie. Chcieliśmy kupić buty do wody. Ten ojro jedno. Ten ojro. Coś dla swoich widzów powiedzieć. Dzień dobry. Widzowie. Mam buty wypływania i mogą wejść do wody. Natomiast nie mam gruntu dalej. Mogę tylko na kamieniach, bo nie miałam gruntu. Wiecie jak to jest? I to jest straszny ukrop. My siedzimy w cieniu niby. Ale jest strasznie gorąco i ładnie, no bo jest ładnie, nie można powiedzieć, że nie jest ładnie. Szczepimy mój złamany paznokieć. So. I nie ma pryszniców. A, i nie ma pryszniców, więc nie wiadomo, co będzie, jak stąd wyjdziemy. Ale póki co, to jest fajnie. Panterkę i stricte pod strój mój. Potem tutaj Doni. Skwituję. Skwituję. Skwitowane. Ema mi robiła zdjęcia, bo jestem taka fajna. Idziemy takim korytarzykiem. Nie! Tutaj już jest lepiej. Klasy. Ale ja w tego na pewno nie będę grać. Wróciliśmy. Ciu, obiadek, suroweczki, ubrania. Tu jest piesek, taki, bardzo stęskniony był, prawda? Ona, słuchajcie, tylko czeka, aż ktoś wyjdzie na taras, bo sama nie lubi siedzieć. I lampa. O, już, zobaczcie, już się położyło. To jest nasza fura. Musimy
chwileczkę, moi drodzy, montuję dla was tego vloga i przychodzę do was z opinią tej plaży Lambeduzy, czy jakoś tak się nazywa, ja nie wiem jak to się wymawia, więc jak ktoś wie, to może mnie poprawić w komentarzu. Słuchajcie, plaża niby ładna, niby urokliwa, niby ładne kamienie i tak dalej, ale z drugiej strony nie było na tej plaży prysznica ani jednego. Plaża zaludniona, strasznie dużo ludzi tam było, bo tam zaraz za tą plażą był jakby kemping, wiecie, były przyczepy, namioty i tak dalej, więc też z tego to pewnie wynikało. Zejście na plażę przez większość plaży była średnia, bo najpierw były wielkie kamienie, a dopiero potem te malutkie kamienie i szybko przez to było jak gdyby, co się mówi? Szybko było głęboko, więc mi pozostawało siedzieć na tych kamieniach wielkich. Nam się tam nie za bardzo podobało, więc też krótko tam byliśmy, dużo nie nagrałam. Ale kupiliśmy sobie tam buty z mamą. Yeah! Mam taką czapeczkę. Dasz mi ten klip, mamo? Co? Taki klip mi dasz. Jak... Co mam ci dać? Klip. Mam ci zabrać? Klip mi masz dać ten. A, dobrze. Mamo, tu jest piesek, on też idzie. Tam z tyłu kibel. No tak, ale ci pod słońce te włosy tak je masz jakby rude, kurde, tak widać, no. Pod słońce tak trochę. Ale nie jestem muszę po wodę i zapomniałam, że jedną włożyłam do zamrażarki i jest nadal trochę płynna, ale jest trochę lodu, więc na zewnątrz się nadaje idealnie. Tutaj jest basen, słuchajcie, a tutaj jest ogródek właściciela, nie? Ja muszę sobie teraz stanąć na leżak, bo mnie strasznie palą stopy. Ale tutaj, jak widzicie, to jest granat. Muszę się przybliżyć. Tam u góry też są. Specjalnie dla was, żeby wam pokazać. A nie możesz się przybliżyć? To jest granat i tutaj też jest taki granat. A wiesz, tam są pies i poruszał tym rozmarynem, to zapach aż na to nie dał. Tak, tutaj jest rozmaryn, słuchajcie. Tam są pomidorki koktajlowe i zwykłe. Tam są wszelkiego rodzaju szpinaki i kapustki. A ja się teraz opłukałam już z wody chlorowej i będę tak się wybierać do apartamentu, bo już się osuszyłam na słońcu. A później pójdziemy sobie wieczorem nad morze. Już tutaj nie będziemy wracać raczej. Potem wieczorem stwierdziliśmy, że pójdziemy nad morze na taką plażę, którą my mamy jakby stricte zaraz jak się schodzi od nas z apartamentu. I było ciemno, ja nie weszłam do wody, ale to dlatego, że tam też średnio z prysznicem o tej porze, bo my poszliśmy wieczorem. I słuchajcie, zrobiło się ciemno, bo zapaliło się gdzieś tam niedaleko i ten dym od tego pożaru zasłonił całe niebo, co widać na ostatnim klipie, zrobiło się tak pomarańczowo, tak rdzawo na niebie, więc szybko też poszliśmy stamtąd. Ja tam niby poszłam sobie porobić fotki, ale ostatecznie nic nie zrobiłam, bo też ludzie mnie spuszyli, ja nie lubię za bardzo, ale... I tak, przychodzę do was z zakończeniem tego filmiku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i zapraszam was do oglądania kolejnych z naszego wyjazdu. Z tego co widzę, powinnam stawiać vlogi co 3 dni. Zobaczymy, czy ta tendencja się utrzyma. I tyle. Buziaczki, kiski, lowki i do zobaczenia w następnym filmie.